Dzień dobry, w studiu szef SLD Grzegorz Napieralski. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie przewodniczący, wszyscy tak emocjonują się początkiem prezydencji, że nie mogę nie zacząć od tego, czy pan czuje podniosłość chwili. Oj, to dla Polaków najważniejszy moment ostatnich lat. Pamiętam, że pierwszy taki moment, historyczny moment, to wtedy, kiedy wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej, spełniło się nasze marzenie, staliśmy się członkami wielkiej europejskiej rodziny. Pamiętam, wtedy rząd SLD prowadził bardzo dramatyczne negocjacje ze strukturami Unii Europejskiej, żeby w jak najlepszych warunkach wejść. I to się udało. Byliśmy opóźnieni, było zagrożenie, że możemy nie wejść. Udało się. Teraz drugi wielki krok. Pamiętam wtedy, kiedy wprowadziliśmy Polskę, powiedzieliśmy, Polska musi być w Unii Europejskiej i teraz jest drugie wielkie zadanie, które stoi przed rządem. Unia Europejska musi zawitać do Polski. Czyli te 6 miesięcy... Przed rządem, czy przed w ogóle wszystkimi władzami? Przede wszystkim przed rządem. No, to tu rząd i premier jest jakby najważniejszy. Szczególnie ministrowie będą bardzo ważnym elementem tej prezydencji i ważnym graczem na scenie Unii Europejskiej. Natomiast to od nich najwięcej będzie zależało. Czy te standardy Unii Europejskiej, to do czego dążyliśmy przez lata, o czym dalej marzymy, żeby było w Polsce dotyczące płacy, pracy, bezpieczeństwa pracy, edukacji, standardów europejskich. Właśnie, płacy, pracy. Wczoraj była wielka manifestacja Solidarności, między innymi w sprawie płacy minimalnej, żeby ona była wyższa. Czy pan popiera te postulaty, mimo że to jest Solidarność, czyli w cudzysłowie nie wasz związek? Związek? Ja nie rozróżniam związków zawodowych, jeżeli wychodzą pracownicy i walczą o swoje prawa. Dlatego powiedziałam w cudzysłowie, tak, bo mówi się, że OPZZ jest wasze, Solidarność jest PiSu. Tylko chciałem jakby doprecyzować, też wyjaśnić radiosłuchaczom, że właśnie ludzie pracy nie mają barwy politycznej. Jeżeli protestują, to znaczy, że coś ich do tego zmusiło. SLD już dawno złożyło projekt ustawy o płacy minimalnej, bo naszym zdaniem właśnie taki standard europejski, który funkcjonuje w wielu krajach, powinien być również w Polsce. Czy każdy z nas, który idzie do pracy, powinien mieć zapewnione pewne minimum, które da mu godnie żyć, bo skoro pracujemy te 8, nawet więcej godzin poza domem, pozostawiamy rodzinę, przyjaciół i oddajemy się pracy, to musimy pracować za godną płacę i te 50% to jest takie minimum. Stąd to się nazywa płaca minimalna. Tak, ten postulat popieram i taką ustawę złożyliśmy. Chciałbym przekazać to wszystkim ludziom pracy w Polsce. Panie pośle, a wracając do tej prezydencji, to ja wiem, że to nie jest takie popularne i niepoprawne politycznie zastanawianie się, co prezydencja da Polsce, ale ja zadam to pytanie. Co nam da prezydencja i co my damy Europie? Ale dlaczego niepoprawne? Znaczy, bo się mówi, że to my mamy być takim przewodnikiem, ale właściwie nie powinniśmy żadnych korzyści odnosić. Znaczy, to jest tak, że oczywiście jesteśmy liderami Unii Europejskiej, jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, ale też nie zapominajmy o naszych narodowych interesach, o naszej pozycji. Przecież to jest nic złego. Popatrzmy na inne kraje, czy są nawet, czy przewodzą Unii Europejskiej, też nie, ale o własne interesy dbają. Tak robi Francja, Wielka Brytania, tak robią Niemcy, Hiszpania, Włosi. Dlaczego my mamy tak nie robić? Oczywiście nie może to być z przesadą, nie może to być, jak mówi młodzież, na wydrę. Musi to być wszystko z rozsądkiem, ale oczywiście czas podsumowania przyjdzie pod koniec roku. Dzisiaj trudno mówić o tej prezydencji, natomiast oczekiwania są duże. Znaczy, ja sobie dużo obiecuję, że tak jak powiedziałem na początku, wykorzystamy bardzo dobrze ten moment dla Polski. Przed nami ważne zadania, mówię, przed Polską. Sprawa kryzysu i tutaj dobra postawa polskiego premiera, tak aby pokazać naszą drogę wychodzenia z kryzysu, co zrobić, aby Unia Europejska dała sobie radę. To też tak naprawdę zatarcie złego wizerunku tej prezydencji węgierskiej, bo ona odznaczyła się raczej wewnętrznymi sporami niż jednoczeniem Europy. Ja myślę, że przed Polską też stoi bardzo duże zadanie. Unia Europejska przechodzi kryzys nie tylko gospodarczy i finansowy, ale również taki instytucjonalny, filozoficzny. Znaczy, co dalej? Jaka ta Unia ma być? I tu Polska jako duży i nowy kraj ma wielką rolę do odegrania. Polska może nadać ton i pokazać, jaka jest wizja Europy za 5, 10, 15 lat. Myślę, że to jest najważniejsze zadanie. Ale też powinniśmy dbać o nasze interesy dotyczące konstrukcji nowego budżetu Unii Europejskiej, zadbanie o naszych rolników przede wszystkim, ale też o fundusze strukturalne, o fundusze spójności. To również budowa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako lidera, jako przewidywalnego państwa, na przykład dla inwestorów. No i pokazania, że tu opozycja
opozycja i koalicja rządząca potrafi w najważniejszych sprawach ze sobą współpracować. A potrafi? Rzadko to bywa, ale przynajmniej opozycja, jaką jest SLD, stara się w tych poważnych sprawach pomagać. No to zapytam o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Właściwie tylko wy z poważnych ugrupowań opowiedzieliście się za przyjęciem sprawozdania Krajowej Rady. Tak? Bo pani, no, są pewne zasady, których trzeba hołdować i które trzeba, że tak powiem, prezentować również w parlamencie. Ja słyszałem wczoraj rzecznika Platformy Obywatelskiej, jeżeli ten pan, znaczy gdybym był na miejscu niektórych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to gdybym usłyszał słowa tego pana, po prostu pozwałbym go do sądu. Ale ja nie słyszałam, co powiedział. Jeżeli on mówi, że Sejm odrzuca sprawozdanie, bo tam są partyjni działacze i żołnierze, coś w tym stylu, już nie pamiętam dokładnie, trzeba odpolitycznić media. No to wie pani, no to widać, że nie ma standardów w polityce, szczególnie w Platformie Obywatelskiej, bo jak porównuję życiorys pana Rogowskiego, znakomitego twórcy, nagrodzonego wielkimi nagrodami za jego filmy, no i przedstawicieli Platformy absolutnie związanymi z partią, przecież pan Luft, rzecznik marszałka Sejmu, teraz oddelegowany później przez prezydenta, no to widać pewną grę. Znaczy rozumiem, że Platforma chce zawłaszczyć wszystko w państwie, ma do tego prawo, bo wygrywa wybory, no ale to, ale czy to się dobre... ta rada jest dobra? To jest dobre ciało? No wie pani, lepszego na razie nie widzę. Znaczy, moim zdaniem, jak prezydent nie podpisze sprawozdania, to będzie tak naprawdę partyjne ciało Platformy Obywatelskiej. Tam przyjdą naprawdę żołnierze Platformy, którzy zawłaszczą media publiczne, albo je zniszczą, albo po prostu podporządkują sobie te media na kampanię wyborczą. Żeby, a co pan powie prezydentowi? Bo mają być konsultacje w przyszłym tygodniu właśnie w sprawie rady. No, powiem swój pogląd, o co mówię teraz pani. Tak. Znaczy, rozumiem, że idea była taka, że powołujemy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, aby budować takie bardzo szerokie porozumienie różnych sił politycznych, tak żeby media nie były zawłaszczone przez nikogo. SLD zgłosiło swoich kandydatów, ale jakich kandydatów? No, Witold Grabow, no, może Sojusz chciał za wiele. No, a nic nie chciał. No, I może niedobrze się stało, że ta rada nie była... nie godziła wszystkich sił parlamentarnych. Ale to mówiliśmy. Znaczy, wie pani, to nie jest do nas pretensja, tylko do Platformy. Ale ja w ogóle nie mówię to nie pretensji. To ona ma większość. To Platforma miała większość. Zgłosiliśmy ludzi najlepszych z najlepszych. Przez ekspertów ocenianych za naprawdę strzał w dziesiątkę. Pan Rogowski, znakomity twórca. No, przecież jego życiorys go broni. To jest postać naprawdę wielka. Witold Grabow, ekspert od spraw telewizji cyfrowej, nie tylko, nowoczesnych technologii w mediach. W ogóle ekspert od mediów publicznych, uznawany przez wszystkie środowiska polityczne. To pokazuje jakość myślenia również Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że nie wystawiamy członka zarządu partii, tylko ludzi niezwiązanych z partią, daleko od partii, ale za to z bogatym doświadczeniem i z wielką wiedzą. Czyli będzie pan rekomendował prezydentowi podpisanie? Prezydent zrobi co uważa, natomiast ja się tylko boję jednej rzeczy, że właśnie rozpoczął się proces absolutnie zawłaszczania dla jednej drugiej partii politycznej, mediów publicznych, specjalnie na wybory. No bo jeżeli wiceprezesem telewizji jest człowiek absolutnie partii... Ale do tej pory naprawdę, aż tak tego to nie było widoczne. No jeżeli wiceprezesem z PSL-u jest człowiek, który był wiceministrem, najbliższy współpracownik Waldemara Pawlaka, członek dzisiaj władz telewizji, no wie pani, no jest pewien niesmak, tak? No ale to mówię, to idzie na garb Platformy i PSL. To też daje, myślę, do myślenia dzisiaj, że jednak warto trochę zmienić układ sił w parlamencie, warto oddać głos na SLD, bo przynajmniej... Która ma teraz 10%, spadło według ostatniego sondażu, skoro już pan sam wywołuje temat. Jesteśmy na początku kampanii, przypominam, że sondaże na początku... Czyli pan się nie przejmuje? W zeszłym roku na początku kampanii prezydenckiej dawały mi 3, zrobiło się 14, więc jak zaczynamy... No tak, jak zaczynam... tendencja wzrostowa, a teraz spadek. Więc jak zaczynamy od 10 na początku kampanii wyborczej, to będzie nieźle. Natomiast warto oddać głos na SLD właśnie dlatego, żeby utrzymywać bardzo dobre standardy, panie w polityce. Panie przewodniczący, koniec agitacji przedwyborczej. Nie, tylko to są fakty i prawda. Ponieważ pan był bardzo zatroskany, to ja postaram się pana rozbawić. Czy pan oglądał w dzieciństwie Stawkę większą niż życie? Oczywiście. Znakomity film. Również Czterech Pancernych i Pies. Ja się wychowałem na tych filmach. Tam jak wiele pokoleń. O Pancernych nie pytam. A bawił się pan w Klossa i Brunera? Oczywiście. A pan był Brunerem czy Klossem? Każdy chciał być Hansem Klossem. Przecież znakomitym agentem polskiego wywiadu na tyłach wroga. No dobrze, ale nie każdemu się udawało. Był pan Hansem Klossem czy Brunerem? Nie, no ja jak już miałem być, to byłem Hansem Klossem.
No to dobrze. To rozumiem, że stąd sentyment do Stanisława Mikulskiego i chęć, by był senatorem popieranym przez SLD. Pojawił się taki pomysł, mówili mi moi koledzy, mówili mi moje koleżanki z Warszawy. No gdyby tak było, proszę bardzo, osoba, która jest związana z właśnie środowiskiem twórców, aktor, ale też no, legendarna postać, gdyby znalazła się w polskim parlamencie, byłoby znakomicie. Na pewno wniósłby wiele pozytywnego. Pozytywnego, ale ma kwalifikacje na polityka, myśli pan? Wie pani, wielu mamy dzisiaj aktorów, sportowców w parlamencie i nieźle sobie radzą. To dlaczego dzisiaj osoba związana właśnie z tym środowiskiem, środowiskiem twórców, aktorów, która przeszła bardzo długą drogę, dlaczego na przykład nie mógł być dzisiaj w Sejmie, szczególnie kiedy debatujemy nad sprawami dotyczącymi właśnie aktorów, teatrów, muzeów narodowych i wielu, wielu innych właśnie form krzewienia kultury. Więc taka osoba na pewno by pomogła. A co będzie z Józefem Oleksym i z Leszkiem Millerem? No, jeżeli tylko mają ochotę, wystartują do Sejmu. Oni mają ochotę, ale mają ochotę, tylko na przykład Józef Oleksy był niedawno w Trójce i mówił, że on jest wartością dodaną i no on czeka na rozmowę. Tak, no i z taką, taką rozmowę odbyliśmy. Na pewno jest wartością dodaną, na pewno jest postacią, która ma wielkie doświadczenie, zasługi dla Polski. A kiedy państwo odbyli, panowie odbyli rozmowę? No, kilka dni temu, już nie pamiętam. I co, i gdzie będzie miał jedynkę? Znaczy, zaproponowałem kilka rozwiązań panu premierowi. Podejmiemy na zarządzie krajowym decyzję, która jest dla niego najlepsza i taką też wybierzemy. Nie skrzywdzimy premiera, jeżeli pani o to pyta, nie skrzywdzimy. Pan zaproponował Józefowi Oleksemu, a wybierze zarząd. Ale też, żeby powiedział swoją opinię, po prostu co go interesuje, gdzie chciałby. Przecież Józef Oleksy gdzie był premier. Chciałby? Gdzie chciałby startować, gdzie z którym związanym. No, nie może ale, pan no, to są nasze rozmowy dwóch przyjaciół, więc proszę, proszę mnie i nie ciągnąć za język. I przyjaciół z SLD, a co z Leszkiem Millerem? To samo. I też ma sobie przyjęliśmy taką zasadę, że co do dwóch premierów traktujemy ich bardzo poważnie, tak jak koalicjantów, czyli decyzje o ich miejscu i starcie zapadną na zarządzie krajowym SLD, ale jako lider, który szanuje byłych premierów, byłego prezydenta, po prostu zaprosiłem ich na rozmowę, zapytałem, jak oni widzą kampanię, gdzie chcieliby startować. Startowali z różnych miejsc. Jak oni widzą kampanię wyborczą? Usłyszałem od nich odpowiedź i będę to rekomendował na zarządzie. A kiedy ten zarząd? Tu spokojnie, my przyjęliśmy bardzo precyzyjny kalendarz. Najpierw pokazujemy program wyborczy, pokazujemy nasze propozycje, a potem dopiero sprawy. Czyli jeszcze nie jest data ustalona? Nie, jeszcze nie. Panie przewodniczący, a to prawda, że jest mało kobiet na jedynkach? Nie, znaczy ja wiem, że wszystko chce się zarzucić SLD. Natomiast w wyborach samorządu. SLD promuje kobiety no, słowem, promuje. A czynem nie bardzo, jeśli to nie? Prawda. Ale no nieprawda, bo nie ma list. A będzie więcej kobiet? Po pierwsze, niż kilka? W wyborach samorządowych mieliśmy na listach najwięcej kobiet. No, teraz też będzie naprawdę bardzo dużo kobiet. No, na dwóch wiceprzewodniczących w partii mamy 50 na 50. Moim zastępcą jest Longin Pastusiak, Katarzyna Piekarska. Jeżeli ktoś mówi, że nie promujemy kobiet, Anna Bańkowska, specjalista od polityki społecznej. Ja tylko pytam, czy na jedynkach będą kobiety w liczbie większej niż kilka? A ja odpowiadam, że znaczy nie mówię dzisiaj o listach wyborczych, bo ich nie ma, to pokazuję, jak promujemy kobiety. Elżbieta Streker-Dębińska, czy są, posłanka. Czy będą? Oczywiście, że będą na listach, będą na najwyższych miejscach na tych listach. To jest więcej niż pewne. I będzie ich więcej niż 35%, zapewniam. To na koniec zapytam, czy pan przeczyta Białą Księgę i czy ona coś wniesie do obrazu sytuacji? Najpierw chciałbym przeczytać raport pana Millera, bo to, że nie ma raportu, to dlatego pojawiają się Białe Księgi, dlatego pojawiają się różne insynuacje. Ja oczekuję od instytucji państwa. A to jest insynuacja? Biała Księga? Znaczy, wie pani, ja oczekuję na dokument rządowy, na dokument instytucji państwa polskiego, którym pokażę i wyjaśni, co się wydarzyło. Rozumiem, ale jeżeli będę chciał zajrzeć do innego również dokumentu, czyli do Białej Księgi, to też zajrzę. Tylko najpierw dla mnie podstawą jest dokument rządowy. I dlatego, że go nie ma, to właśnie mamy Białe Księgi, za chwilę będą jeszcze inne księgi, a głównym dostarczycielem informacji na temat katastrofy smoleńskiej jest Gazeta Polska. Bardzo dziękuję. Grzegorz Napieralski, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej i przewodniczący tej partii. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.